Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym odcinku omówimy jedno z moich ulubionych, w cudzysłowie, wykroczeń, czyli wjazd na skrzyżowanie bez możliwości opuszczenia go, co bardzo często się zdarza w Krakowie. Tak, sami sobie robimy ten horror. Horror. Nikt nie może pojechać. Spieszymy się, chcemy gdzieś dojechać, a tu nagle zablokowane skrzyżowanie. Dlaczego? Dlatego, że ktoś na nie nieodpowiedzialnie wjechał. Przypominamy, że zarówno wtedy, kiedy nie ma sygnalizacji świetlnej, jak i wtedy, kiedy jest sygnalizacja świetlna, musimy sprawdzić, czy skrzyżowanie możemy opuścić. Jesteśmy w pobliżu skrzyżowania ulicy Wadowickiej z Bonarką, skrzyżowania ruchu niekierowanym. Oczywiście na wszystkich skrzyżowaniach obowiązuje nas zakaz wjazdu. Jeśli nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy, jeśli nie możemy odsłonić wylotu skrzyżowania, jeśli po prostu blokujemy skrzyżowanie. Zwróćmy uwagę, nie we wszystkich przypadkach się to zdarza, ale jakże często pojazdy, które jadą do Matecznego Wadowicką, blokują tą ulicę Bonarka, blokują przede wszystkim z niej wyjazd. Niektórzy zostawiają miejsce na wjeździe dla tych skręcających w lewo, ale nie wszyscy. Zwróćmy uwagę na tą niebieską Skodę Fabię. Coś tam tli się w umyśle kierowcy, cofną, odrobinę cofną. Ale czy to na wiele się zdało? No to Seicento w końcu się rzeczywiście zmieściło, ale musiało jechać kawałek pod prąd, naruszeniem podwójnej linii ciągłej. Przecież wystarczyło zatrzymać się i to od razu, a nie dopiero po refleksji, która przyszła kierowcy, widząc, co zrobił. Wystarczyło zatrzymać się o ten jeden samochód wcześniej. No właśnie nie wjechać na to skrzyżowanie, nie zablokować go. To blokowanie skrzyżowań jest jednym z najpaskudniejszych grzechów, no bo niczemu ono nie służy. Ani my nie jedziemy, ani ci inni nie pojadą. Wyobraźmy sobie, że pojazdy jadące Wadowicko do Matecznego za każdym razem dojeżdżałyby zderzak w zderzak i nie pozostawiały tego wyjazdu z ulicy Bonarka. No to ci kierowcy z Bonarki nigdy nie wyjadą, obojętnie czy chcą potem na Matecznym w lewo pojechać w kierunku Alei Trzech Wieszczów, czy chcą pojechać na wprost czy w prawo. Nie wjadą na żaden pas, są zablokowani. Pomyślmy, czy możemy się tak zachowywać? To naprawdę o niczym dobrym nie świadczy. To nie ma co mówić o jakimkolwiek partnerstwie w ruchu drogowym. To jest niezgodne z przepisami i to jest po prostu głupie. Być może wynika to tylko z zamyślenia, z rozmowy przez telefon komórkowy, z innych jakichś czynności, które podejmujemy, zamiast myśleć o jeździe, którą mamy uskuteczniać. Bo nawet zatrzymując się, musimy pomyśleć, co dalej. W którym miejscu się zatrzymuje? Dlaczego tak, a nie inaczej? Musimy to robić. Inaczej w dużym ruchu, w dużych miastach blokujemy się całkowicie. A teraz udamy się na skrzyżowanie znajdujące się u zbiegu ulicy Rzemieślniczej z Wadowicką. Zwróćmy uwagę na ten kierunek do Zakopanego. Pojazdy jadące do Zakopanego, spieszące się jak zwykle, blokują całkowicie ulicę Rzemieślniczą. Teraz pokażemy Państwu skrajny przypadek zablokowania. Ani jeden samochód z ulicy Rzemieślniczej nie wyjechał mimo zielonego światła. No bo gdzie miał wyjechać? Nawet ci mądrzy skądinąd kierowcy nie próbowali tego robić, nie chcąc zablokować torowiska pojazdów szynowych. Czyli stoją grzecznie przed linią zatrzymania, mimo światła zielonego, stoją. Armagedon. Co pomyślą ci kierowcy stojący na końcu tej kolejki? Czy my w ogóle kiedyś się stąd wydostaniemy? Czy dopiero o zmroku? Czy następnego dnia? No kompletna porażka kierowców, tych kierowców, którzy jadą ulicą Wadowicką. Czy oni nie zwracają uwagi, że stają na skrzyżowaniu? Stają na koronie skrzyżowania. Czy oni nie pomyślą o tym, że ci wyjeżdżający z Rzemieślniczej dostaną zielone światło i wtedy mają mieć czyste skrzyżowanie? No właśnie, o co chodzi? Bo to teraz skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Sygnał zielony. No właśnie, sygnał zielony, a my nie mamy gdzie wjechać. Proszę Państwa, jeżeli pojazd, który otrzymał sygnał zielony, ma zablokowaną tarczę skrzyżowania, nie może zrobić żadnego ruchu, to znaczy, że jest to kompletna porażka kierowców, którzy jechali też na zielonym świetle, ale w sytuacji, w której pojechać im nie było wolno.
jaki tutaj przepis obowiązuje, ano taki, który mówi, że sygnał zielony zabrania, mimo wyświetlania zielonego, na wjazd na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, jeśli nie mamy pewności, że w cyklu wyświetlania sygnału zielonego opuścimy skrzyżowanie. Jako pierwszy pojazd powinien spokojnie mieć możliwość wjazdu. Jak widać, nie zawsze się to udaje. Ale jeśli się to nie udaje, jest to wina tych, którzy wjeżdżali kolejnymi pojazdami na skrzyżowanie mimo światła zielonego. Bo pierwszy ma wjechać, ale następny już musi myśleć. Aha, nie ma miejsca, no to czekam. Zrobi się miejsce, wjadę. Oczywiście, jeśli jeszcze będzie zielone. Nie ma miejsca mimo światła zielonego, czekam. A oni nie czekali, tylko tak dobijali, no i zablokowali całkowicie. Teraz kolejna zmiana świateł, kolejna sytuacja. No nie jest tak źle, ale przecież nie jest dobrze. Czy te pojazdy mają miejsce? No mają, jak sobie zrobią. Jak pojadą po miejscu włączonym z ruchu, jak pojadą trochę pod prąd, poza podwójną linią ciągłą, no to gdzieś tam się próbują przecisnąć. No ale przecież to jest... No śmieszne. To jest śmieszne, że w ten sposób wyjeżdżamy z rzemieślniczej, że tylko na zasadzie albo cudu, albo kombinacji. Jeszcze możliwych przy pojazdach mniejszych, a wykluczonych przy większych pojazdach. Te większe pojazdy się nie poskładają, będą stały. Zablokują totalnie. Czy o to nam naprawdę chodzi? A teraz sytuacja jakby nieco przeciwna. Mamy możliwość, a nie jedziemy. To, co było dotychczas, obrazowało sytuację, w której nie mamy możliwości jazdy, a jedziemy. A teraz odwrócenie tej sytuacji. Aleja Pokoju, Powstania Warszawskiego. Byliśmy już tutaj kilka razy. Ale pan Bartosz prosi, żebyśmy tu pojawili się po raz kolejny, ponieważ ciągle jest źle. O co chodzi? Pojazdy, otrzymawszy sygnał zielony, wjeżdżają tylko na jeden z możliwych do wyboru pasów, mając jeszcze dwa w zapasie. No jeżeli ci dwaj pierwsi pojadą na ten jeden pas, a na pewno jeśli trzy pojazdy pojadą właśnie na ten jeden pas, wszyscy inni są zablokowani, bo już nie wydostaną się na te sąsiednie pasy. Tak więc na życzenie pana Bartosza jedziemy znowu na skrzyżowanie Alei Pokoju z Powstania Warszawskiego. Wykonamy ten prawoskręt, przypominam, z tego jednego pasa, który teraz tutaj powstaje, na który wjeżdżamy, można na Alei Pokoju wjeżdżać na któryś z trzech pasów. No więc pierwszy niech wjeżdża na pierwszy, wolny, czyli ten prawy, no bo to naturalne, następny na środkowy, a kolejny trzeci pojazd na trzeci. To z założenia tak powinno być, no chyba że ten pierwszy od razu przejeżdża, no to oczywiście wtedy nie ma ta zabawa sensu. Ale jak widzimy, że pierwszy już hamuje, no bo są pieści czy też rowerzyści, to od razu wjeżdżajmy tym szerszym łukiem na sąsiedni, a następny pojazd wjedzie na ten kolejny trzeci pas. I gdybyście tak Państwo jeździli, to zmaleją korki, to wszystko się uprości, to nie będzie tego niepotrzebnego stania i czekania na kolejne zielone światło na Alei Pokoju, tak niektórzy właśnie muszą oczekiwać bez sensu i złości to. No oczywiście, pan Bartosz ma rację, byliśmy tutaj, ale jeszcze raz jedziemy, no i chyba nam się to od razu wydarzy, no bo ja już muszę kalkulować, no właśnie nie mam gdzie wjechać. No, kierowca ciężarówki myślał, ale wymyślił, mógł szybciej, no ale... Na szczęście się to udało i proszę bardzo, ja wjeżdżam na kolejny trzeci pas, oczywiście teraz się bardzo rozglądam, czy mogę pojechać, żeby przypadkiem nie zajechać drogę rowerzyście, pierwszy może jakiś będzie chciał przechodzić, muszę to wszystko zdiagnozować, ale już wjechałem, już na pewno na tym sygnale świetlnym opuszczę skrzyżowanie, a gdyby się to nie udało, gdyby kierowca ciężarówki nie pomyślał, że może tam wjechać, no to byśmy zostali i czekali na kolejną zmianę świateł. Ciekawe, jak teraz sytuacja się ułoży. Dużo pojazdów oczekujących na skręt, w tym Elki, w tym pojazdy egzaminacyjne, nauki jazdy. Dobrze pojechał kierowca mikrobusu. Niestety następny kierowca Punto już nie pomyślał i nie wjechał na ten trzeci pas. No i my w związku z tym czekamy na razie przed sygnalizatorem. No jest szansa, że teraz nam się uda, no ale właśnie, udałoby się, gdyby kierowca Punto pomyślał. Już tak na styk zdążyliśmy. Pan Bartosz proponuje nawet dodatkowy znak drogowy. No niełatwo będzie go wprowadzić do znaków, tym bardziej, że jest on taki bardzo nowatorski. Ale pokażemy go, bo on jest ciekawy. No właśnie, ci, którzy jeszcze ciągle tego nie zrozumieli, o czym mówimy, może widząc ten znak, oczywiście taki znak, nazwijmy go wirtualny, zrozumieją, że właśnie tak należy. Prosimy, tak Państwo jeździcie, wykorzystujcie tę, powtarzam, deficytową powierzchnię miast, dużych aglomeracji miejskich.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.